No to yo, siemanku, kuwa, Tomisławuwa. Z tej strony wasz niezastąpiony Tomisław Games, a to jest już kolejny odcinek z The Escapist. Jedynki. Dziękuję bardzo, że zostawiliście pod ostatnim odcinkiem 4 łapeczki w górę, 4 pozytywne ocenki. To oznacza, że to jest już kolejny odcinek z The Escapist. I dziękuję też za komentarz od Mów Mi Jeser, super, zaserduszkowałem mu. I jak będą trzy łapeczki w górę, to robimy kolejny dzień w The Escapist. Dobra. To ja dłużej nie przedłużam i lecimy sobie z odcinkiem, a ja puszczam już intro, więc yo! To yo, siemanko Benz! Z tej strony Tomisa, jesteśmy już w menu, gdzie jest więzienie Shakedown State Pen. No i zaczynamy z nowym więzieniem, super. Nasz osobisty rekord był 153 940, ale to pewnie ja kiedyś grałem w The Escapist. Więc my pobijemy, nie będzie tak większy rekord, ale pobijemy, spróbujemy jak najwięcej punktów po prostu zrobić. O, na tym więzieniu i to więzienie jest o poziomie średniej, więc lecimy, ja się... Oczywiście nazywam Tomisław, więc się nazywam Tomisław, proszę bardzo. I sobie nazwiemy, o kurde, ile to jest osób, więc... Szybko sobie nazwiemy, to będzie Szymon. Drugi będzie Radek. Tu będzie Kuba. Tu będzie... Kuba K. Kuba Kosielski tutaj będzie, tutaj będzie... Viola. Ojciec. Nie! Siematka! Batman. Nie, tutaj nie będzie matki, bo, ponieważ matka to rodzaj żeński, więc nie dam matki. Dobra, tutaj będzie Tymek. Ale to jest rodzaj żeński, halo, o co chodzi? No tutaj będzie Halina. Tu będzie Włodek, o Włodek. Tu będzie Mandzio. No jeszcze musi być Eleven, no nie? Eleven. Musi znaleźć, no i Blowek, oczywiście mój ulubiony youtuber. Musi znaleźć na moim odcinku, no nie? Moi widzowie, ojej, aż mi się zaszczepały oczy. No dobra, nieważne. Blowek, tutaj będzie Siwy. Tu będzie nie może być kobiet. To Gieniek. Tu będzie Banan. Jeszcze trzech murzynów, czyli będzie Murzynek, tu będzie Aborygen, a trzeci, ostatni będzie, nie wiem. Dobrze, o teraz. Co by mogli wymyślić moi widzowie dla trzeciego murzyna, ostatniego? Diabełek! Nie, diabełek. Dlaczego? Bo nie. I koniec. I proszę nie mówić. Będę sobie sam podpowiadał, ja wiem. Co by widzę, by wzięli. Już mam pomysł. Muszę pomyśleć, ale najpierw. Na murzynka. Turek! O! Idealna nazwa, więc pan Zjebus pierwszy, potem pan Pałka, pan Hulajnoga, pan Cymbał, pan Bębenki. Nie da się pisać polskich znaków, dlatego muszę Bebenki napisać. Pan Gofer. Pan Głupek. Pan Rak. Pan Drewniak. Fajny, fajna nazwa, zajebista. No i ostatnia nazwa to będzie... To będzie pan Chujak. Pan Chujak będzie, przez CH. Nie no, żartowałem, bo to jest przekleństwo. Nie chudziak, nie wezmę chudziaka. Pan Seba, o Seba będzie, pan Seba. No i startujemy z giereczką.
I uwaga, nie, tutaj troszeczkę mi się zakurzyło. Dobra. Mam nadzieję, że teraz nie widać bardzo wyraźnie i bardzo fajnie. Dobra, troszeczkę sobie poprawię kamerkę. Dobra, chyba dobrze jest. Okej, więc czytamy. Witamy w Shackleton State Pen. Odkąd jestem tu strażnikiem, mieliśmy kilka śmiałych ucieczek, ale szybko wyłapaliśmy zbiegów i przygładnie im ugraliśmy. O kurde, tutaj już się boję w tym miesiącu, co się będzie o tu ja nie pawlało. Ja cię kręcę. No dobra, to czytamy dalej. Jeśli zapominasz o którejkolwiek z obowiązujących tutaj zasad, jest tutaj błąd, nie ma tutaj tutaj, tylko tutati, tutaj jest błąd ortograficzny, to pałki strażników z przyjemnością ci o niej przypomną, ojej. Naprawdę, ale śmieszne. Ale się śmiałem aż od ucha do ucha. Dobra, no i podpis pan dziura w dupie, okej. Więc idziemy sobie jeszcze spać, bo jeszcze mamy 11% energii. Proszę nie mówić! Dziękuję. Bierzemy do biurka wszystko. Tutaj... to zostawimy sobie, to nie. O, zjemy sobie grzemy o to. I weźmiemy sobie jako broń. O, i misję zrobimy. Dobrze jest brachu? Aha, no dobra, bo nie jego przypadek nie dałem. Włodek, ten hajina dalej bym drobny złodziejaszki. Złapać co ci, jeśli złowisz mu lanie. Za $16 nie bije nikogo. Oto szczęśliwy zwycięzcy dzisiejszej rewizji. Kuba Kai 11, czyli nie, no to zajebiście. No 11, masz misję. Szczoteczka, no to znajdę na luzie. Kuba, co masz na sprzedaż? Uuu, taśma, uuu i zapalniczka. O kurde, to przydadzą mi się te dwie obie rzeczy. Uwaga! Jak mawiałem do mojej niewiernej ex. Ciekawe co to będzie. Ludzie na was opuściła! Ale się zaśmiałem. Który tu myśli, że zasady są do... Powinniśmy was wszystkich wykończyć. O kurde, co to są za groźby, halo? Eleven, poranny apel, to ten odwrócisz uwagę, tak. Zarąbisty pomysł wręcz. Słyszałam. Głupi jest Sport Champions. Dlaczego? Bo chce samochody pograć. Dobra, Aborygen może coś ma? O, Shibokin ma, to też mi się przyda, ale tutaj nic nie mogę zrobić na razie. Dopiero mogę zwrócić uwagę, że jest wyporany apal i muszę znaleźć szczoteczkę do zimu do Elevena. Więc idę sobie przeszukiwać cele teraz. Szybko, żeby znaleźć tą szczoteczkę do zębów. O, i jest, i super. Dobra, to damy tą szczoteczkę. Eleven, gdzie jest Eleven? Eleven. O, jest Eleven. Dobra, proszę, szczoteczkę dla ciebie. Dziękuję za hajs, dziękuję. O, misja. Nie będę nikomu lania dawał. Zapalniczka, Shubokin za 56. Nie wiem. Nie, klucz będzie potrzebny? Nie będzie potrzebny. Dobra, to nie trzeba za nas zapalniczka ani pasa do zębów, ale śrubokręt by nam się przydał. Aborygen? O, już mu się zmieniło niestety. I pnie mu też się zmieniło. Stanowisko sprzątacza. No dobrze, to idziemy teraz pracować. Bierzemy sobie mopa. Idziemy, kurde, sprzątać plamy. O, takie czarne. Zarąbiste. Po prostu. Tutaj jest i plama, taka szara raczej. No tylko pojedyncze niestety, bo też się zdarzają takie plamy, że są podwójne, że się kliknie raz i się znowu pojawi ta plama. Ale na dworze chyba nie ma plam. Jaśniejsza. Dobra, tutaj nie ma plam, to trzeba w prawo iść. O, jest to taka czarna. Okej, już wyczyszczona, to jeszcze musimy tak z dwa razy sprzątać, może tutaj coś będzie brudnego. Nie ma tu nic brudnego, kurczę, pieczone. A mogłoby być, dobra, to teraz tutaj zabierzemy. Może... Aj, myślałem, że już podwójne. Dobra. Ale to zrobimy i już to będzie zrobione. I jest hajs, $51, czyli dostaniemy $20 zarąbiście. Ja już to wyrzucam i dalej przeszukuję biurko. To jest biurka ojca, zobaczymy. O kurde, taśmę, zajebiście. Dobra, to sobie bierzemy tu taśmę. I weźmiemy sobie trzy... prześcieradła. Jeszcze weźmiemy violi, prześcieradło. Wiedziałem, już za późno. I sobie zasłonimy. Raz, dwa,
I trzy. I ty też możesz sobie ten pokopać i ty możesz nielegalne przedmioty trzymać, więc to jest dobry pomysł. Tylko muszę najpierw widelce znaleźć. Ale gdzie są widelce? A, w kuchni. Już padłem na ten pomysł. W kuchni są, no tak. Czyli idziemy do kuchni po widelce teraz. Jak będą. Uwaga. Są. Raz, dwa, trzy. Pięć. Pięć nam starczy na pewno. Dobra, i szukamy dalej. Może będzie coś fajnego. Tal kosmetyczny nie będzie nam potrzebny. Ponieważ nie chcemy klucza robić. To też mi nie będzie potrzebne. O nie, może mnie nie zauważy. Kurde, zauważył mnie. Skąd? No, tu nic ciekawego nie ma. Teraz blołek. Zaraz zobaczymy, czy blołek ma. O, to się przyda. Magazyn, żeby zrobić z tego plakat. Tak. A, nie mogę tego wziąć. Dobra, to potem wezmę. Jak się nie zmieni. Drewno przyda się, żeby zrobić łopatę. Jeszcze potrzebuję do tego pilnik i mam prowizoryczny uchwyt. No kurde, chciałem to wziąć. Zamiast pasy do zębów. Chyba poranny apel. Znaczy południowy, co ja gadam. Co ty robisz? Co to miało być? Panie Raku. Halo. To jest niedorzeczne. To jest niedorzeczne. O, to kupimy sobie. Raz i patrzymy. Będziemy tutaj przeczytać cele lumpów. Chciał kto? Tymek i Turek. Aha, czyli to nie ja. Super. Blołek, masz coś na sprzedaż. Pilnik masz! O kurde, przyda mi się pilnik. Dobra, tylko muszę z tobą poprawić kontakty. Kolacja wcześniej czy będzie nastąpi? No pewnie, tylko muszę zwrócić uwagę na kolację i na poranny apel. Rolka papieru toaletowego. A no to proszę bardzo. Dla Mandzia. Mandzio chciał. No to proszę bardzo, Mandziu, masz... Papier toaletowy, kurde. To nie dla Mandzia to było. Fuck. Kto chciał ten papier? Nie Mandzio? A, mam usunąć rolkę papieru toaletowego z Batmana. A. Dobra. Mam usunąć. Myślałem, że mam... Chcesz rolkę papieru, co jak się zdziwię troszeczkę. To było bardzo dziwne wręcz. Dobra, to idziemy dalej kopać sobie ścianę, żeby była do 4% szybko. Musimy to zrobić. I wtedy będziemy sobie nielegalne przedmioty z szafeczki naszej do biurka do tutaj właśnie tych miejsc. No, co ty robisz? No nie, pobili mnie. Co to ma być? Wygupiluję. Na bok tak jakoś. Dobra. Turka, przeczepiemy, biurko, nic nie ma. O, blołek masz coś. A ty masz ty pilnik, kurde. To muszę znaleźć coś fajnego. No może pilnik sam znajdę. Nie, tak, patrz. Może murzynek ma, grupa, nie ma nic. Tak? Dobra, chyba Radek może coś będzie miał. Radek, proszę, będziesz miał pilnik. Aj, nie masz nic, szkoda. Może blołek ma coś, ale to już sprawdzałem chyba. Tak, sprawdzałem. I tutaj jest ten magazyn, co chciałem wziąć, więc sobie wezmę, żeby woda nie zapomnieć. Dobra. I może sobie od razu zrobimy ten plakat. Tak, chyba sobie zrobimy od razu ten plakat, więc robimy ten plakat. Przyda nam się. I kopiemy dalej. Czy tam... Dziobiemy. Dziobiemy dalej. A, bo to na bok jakoś tam. Idź ze strażniku, idź. Okej. Okay. Szybko przedziobiemy tą ścianę i postawimy plakat. Ustawiamy tutaj dwóch idzie nawet. Trzech, czterech, o kurde. To nieźle. Dobra, dziob. Dobra, 44% jest. O nie, kolacja, muszę odwrócić uwagę na kolacji. Próbuję do końca to, do 4% chociaż rozbić. No i co jest strażniku, no. Dobra, jeszcze jest 3 razy, raz, o nie, widelec już się skończył, dobra, to jeszcze mamy tak, raz, dwa i 3, dobra, i musimy iść już, tak, musimy już lecieć, musimy wpierdzielić komuś na kolacji, zdążymy, jeszcze mam 13 sekund, 12, 11, 10, 9, 8, Szymonowi, oczywiście, mamy hajs, więc teraz... Bierzemy o Tymka. O, masz śrubokręt, przyda mi się. Albo taśmę. Nie, no śrubokręt nam się przyda. Ale nie, teraz nie kupimy, bo to bez sensu, przecież nas strażnik goni. To potem, jak nie pobiją, o. Tylko teraz nie będę miał hajsy, Boże, to był błąd. To był wielki błąd.
Może Eleven ma. Kurde, on ma drewno, teraz, które mi nie jest potrzebne. A lina mi się przyda. Lina mi się przyda. Dobra, to lina biorę. Bo ja będę uciekał wentylami. Raczej. Nie chcę pod kopem, tylko wentylami będę uciekał. Biorę linę. I lecimy na ćwiczenia. Mamy na plan awę dopiero pobić. No już idę. Przecież chciałem tylko odstawić swoją linę. Nie mogłem? Kurczę. Dobra, Radek. Chciałem misję, sorry, nie chciałem cię wywalić. Chciałem tylko misję. Kolejce wcześniej czy później nastąpi. Tak, biorę. Dymek. Masz to. Śrubekę masz, ale kurde nie mam hajsu teraz dla ciebie. Blacha się przyda, no też. I pilnik bym się też przydał. Kolejce będzie niedługo, zajebiście już. Kurde, zajebistej misji mam. O nie, myszka mi się zacięło. Dobra, jest. No usunąć brak po prostu to jest z Batmana, więc. Pewnie. Będę musiał Batmana pobić. Gdzie jest Batman? To jest Banan, Mienik, Siwy, Murzynek, Ojciec, Eleven, Murzynek. Gdzie jest, kurde, ten? Nie mogę jej znaleźć nigdzie. O, jest Batman. Eleven, nic ciekawego. O, pilnik, zajebiście. Tylko sobie idźcie stąd strażnicy, okej, okay, ja sobie wezmę pilnik. No we serio, zajebuście, idź sobie stąd. Proszę, nie gonić mnie. No proszę mnie nie gonić. No, dziękuję. O, może ten ma coś. O, mięsko ma. Zajebiście. Eleven. Dobra, nic ciekawego. Misja? A, za dużo misji. Jak już nic nie dała, to co usuwiemy, bo to bez sensu i weźmy tę misję. A, łomot, to nie, to ja podziękuję za łomot. Ale śrubokręt by nam się przydał, tak, by nam bardzo by się przydał. Ale nie mamy hajsu za dużo, musielibyśmy hajs zarobić, dobra. Jest 99%, więc musimy szybko pilnik odstawić, to zanim nasz strażnik nas nie pobije. Dobra, teraz może nas bić w sumie. Tylko muszę wziąć plakat ze sobą. I tutaj wykopać. Okej, okay, plakat, super. Idziemy spuścić komuś w kiblu to. Cegła. Okej, okay, spuściło się, super. Proszę sobie ode mnie odejść, panie drewniaku, dziękuję. Dziękuję. No nie! Nie, nigdzie nie idę. Idź sobie hulajnogo. Idź. Dziękuję. Wolne wiórko, okej. Okay. Kubek. No żeby strażnika tam uśpić tą czekoladą. Czy coś w tym stylu. Dobra, co nic ciekawego nie ma. A i musimy sobie intrygiecy troszeczkę podszlifować. Też nam będzie potrzebna. O, latarka jest. O, to i to. Wtedy poprawia relacje z nimi. Tymek, masz coś na sprzedaż. Masz to na ten śrubokręt? Nie masz tego śrubokręta, ale masz blachę. Która też mi się przyda, żeby zrobić łopatę, więc... Dam ci parę rzeczy. Myśliłem tego paszczowego złodzieja. Polecę to był moment. Okej, okay, w porządku. Nic na sprzedaż, nic na sprzedaż. No dobra, no to trudno. Te widzę też mi nie będą potrzebne. Szymon, dobra, to może i do Tymka. Może Tymek ma coś. Blachę na przykład. No nie, idź sobie ode mnie. No idź sobie ode mnie, Raku. Halinie dam może coś, albo nie dam Halinie nic, a wypadaj. O nie? Uf, nie zauważę, nie na szczęście. Kurde, mundur 50, nie, idźcie sobie ode mnie, idźcie. Wszyscy, i hulajnoga, i Tymek. Znaczy, czy Tymek to więzień jest, ale okej. Okay. Ale macie mnie nie gonić, o. Bo będę zły, bo ja nie lubię jak ktoś mnie goni. Wieczorny czas wolny jest, więc może zróbmy coś jeszcze pożytecznego. Poranny apel na kolację, no to już nie zrobimy żadnej z tych misji. Ale już sprawdziliśmy te biurko? Teraz sprawdzę, tak, sprawdzaliśmy. Tymek, masz coś na sprzedaż, widziałem, że tam masz. Możesz mnie zostawić, proszę. Czemu wy ciągle mnie gonicie? O, zegarek, ja wezmę. A ty masz dwie, więc nic ciekawego. Okej. Okay. O nie, idzie tutaj strażnik. Nie, o kurde, ale mi wzięli w kanapkę. Ale luję jedno. Weźcie mnie zostać w spokoju, please. No idź sobie, goferku. Dziękuję.
Jestem i? No, czekamy, aż będziemy mieli 89% i wtedy możemy iść na ten... na... apel, o. Oto kiedy którzy będą przygotowanie celi mieć. Ciekawe kto. To nic ciekawego, młotek. Kto będzie miał? Kto miał? Aha, ja nie widziałem, kto będzie miał. Super. Zajebiście po prostu. O, to ojcowi dam zegarek. I siwemu, albo Radkowi dam pędyszkę penarium. No dobra. Wzięliśmy troszeczkę, zrobiliśmy rzeczy, przekopaliśmy ścianę, zrobiliśmy plakat. A no i integryt nie podszlifowaliśmy, więc troszeczkę z sobą nam poszło, tak w sumie. Ojciec miał na sprzedaż pałkę policyjną i młotki, które nam nie będą w ogóle do niczego potrzebne. Mamy tam. O, możemy od razu zrobić prowizoryczny uchwyt, więc to zróbmy. A, 5 więcej inteligencji, super, dobra, to weźmy sobie wszystkie nielegalne rzeczy, bo nie będziemy mieli przykładne cele, albo coś w tym stylu. Dobra, to ja już się kładę spać i ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się taki odcinek podobał, to wiecie co macie robić i widzimy się już w poniedziałek. Trzy łapeczki w górę i w poniedziałek wleciuje odcinek z The Escapist. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i miłego wieczoru. Do zobaczenia. Hello!